Jak wiadomo, Honda jest sprzedana. Poszła stosunkowo szybko, ale to jest temat na osobny odcinek. Mam nadzieję, że zrobimy sobie taki odcinek podsumowujący, jak do tego doszło, że kupiłem znowu Suzuki. A dzisiejszy odcinek poświęćmy po prostu na pierwszej jeździe tym motocyklem. No po prostu dzisiaj się pobawimy. A odcinek taki bardziej opisujący i informacyjny będzie po prostu... No kiedyś się tam go zrobi. Także co, zapraszam do oglądania. Dzisiaj po prostu sobie lecimy we dwoje Yamaha XTX 660 i Suzuki DRZ. Zapraszam do oglądania. A żeby ją jeszcze z trójki na koło wyrwać, no to by było fajnie. Nie wyrwiesz jej z dwójki? Z dwójki tak, ale z trójki nie. Ten ząbek różnicy. Jeden, dwa. Ja bym zaczął od jednego. To się ich za szybko. Za dużo się zalałem, bo jak się zaleje cały bak, to jest mi tak bo jak się zaleje piątkę, to jest fajnie, bo tak ale nie ból. Ale po górkę lepiej idzie, nie? No to tak, ale też buty do Willy wziąłem, bo na nich się ciężko hebel wciska. Jak się zwykle wezmę trampki, to jest dobrze. Co tam jest dalej? No, droga! I się zamień. Spoko. O, krowa! Ha! Kot! Hej. No, pasuje ci! Pasuje ci. Powiem ci, że wszystko zajebiście, tylko troszeczkę jeszcze z nim pojazd będzie wyższy. Ale to bardziej chyba przyzwyczajenie. Siedzenie wąskie. No to przyzwyczajenie. A tutaj dwa minusy. Sprzęgło i gaz. No, to się zgodzę. Tutaj mięciutko chodzą. A teraz się wszystko zajebiście, tylko żeby siedzenie było troszkę szersze jak dla mnie. Tak ją ciężko objąć nogami tutaj. Trzeba się głęboko wsadzić tutaj. Głęboko wsadzić. Rzeczywiście tak liniowo idzie ładnie. No. Ale przynajmniej lusterka masz w końcu. Tylko duże, strasznie. Op, to nie leć. Jedynki? Nie, ale myślałem, że jedynka. Musisz sprzęgło dać. A, znowu. To nie Honda. O, jeszcze nie to. Idzie. Ale nisko. No nisko, ale idzie. Jakby chwilę pojeździł, to by się człowiek przyzwyczaił. No testuję prędkość. Nie, ale rzeczywiście przy stówie zaczyna falować to przednie koło troszkę. Tomorrow. Czego go tak dziwnie wyrywam? Przyzwyczaiłem się do derdety wczoraj. To masz kierunkowskaz. Aha, to pewnie temu. Pewnie do tego. Nie, wczoraj wyciągnąłem zupełnie takiego wkrętu. Tylko, że nie był bity prosto, tylko tak idealnie po bieżniku. Co, skąd się tam wziął? Nie mam pojęcia. Ale powietrze nie uchodzi. Jest tam powietrze? Z tyłu jest. No to gra. Wiesz co ja bym zrobił? A to się musimy zatrzymać do tej czynności. Ubrałbyś się? Nie, może aż tak to nie. Coś musisz pogrzebać w plecaku? No muszę sobie sprawić, gdzie ma koczorek worek. Dobra, jedźmy tam, gdzie ten Menelik i zobaczymy, co tam jest. A nie tu? Tam nie, bo tam do jakiejś cerkwi jest chyba. Dobra, mam oponę akurat na taki szutor. Pojechajmy! Ścieżka przyrodniczo-historyczna, Olchowiec, 10,5 km. No Olchowiec. Zabytkowa chyża Łemkowska w Olchowcu. Jedźmy zobaczyć, najwyżej się wrócimy. Chodź, chłopie.
10 km? Co to jest 10 km? Tu jest ten zabytkowy ten. W tę stronę? No. To już cofam. Cofam. Uważaj! Tak, ja patrzę co za znak tu wisi. 3,5 tony. No to my mamy mniej jak 3,5 tony. Mamy 3-4 tony. Dobra, wycofałem. 3-4? To jeszcze się mieścimy. Jeszcze się mieścimy. Jeszcze możemy sobie zjeść dobry obiad. O, kurę sobie może zjeść. Serio dobrze jedziemy? Nie wiem, właśnie tak jakby do czyjejś chałupy jedziemy. Dobry, tutaj ten cerkiew. Tu jest jakaś ścieżka tam do góry. Czuję. To my źle pojechali. Pewnie tak. Ty znaki poprzestawiał. Jak się wystraszyłem tej krowy. Uuuu. Olchowiec, 10 minut. Tetetetka. Ścieżka przyrodniczo-historyczna. O? Trasa taka podobna nawet do... Do tej, co myśli na nogach, tylko że tu można wjechać motorem. Tu już jest las. Chyba już dalej jechać nie możemy. Czego? I co, i my tu przyjechali tylko po to, żeby tu tak, się zawrócić? To jest. Dobra, jedź pierwszy, ja poczekam. Uważymy trochę więcej. Wiem właśnie, bo ja obiad zjadłem dzisiaj. Sprawdź pod napięciem. Wolę nie. Co? Sieka? Przez rękawiczkę nie, ale pod napięciem jest. Ja pierdolę. Chyba taka gra zręcznościowa, nie? No, trzeba się postarać jeszcze na tych oponkach. Ale ty masz trochę lepiej. O, pa, zagaja ją, zagaja! Ej! Dawaj! Dawaj ją! Dawaj! Ty! Ale po takiej jazdy jak tutaj? No. Co ty robiłeś, że masz szklankę lżej ci chodzi od sprzęgła? Jak? Lżej. No. No i co zrobić, żeby klamka, żeby sprzęgło chodziła? Żeby chodziła lżej? No. No to przepuścić ją tak samo jak linkę od gazu, nie? Żeby jej nic, żaden opór nie stawiał. I ewentualnie dźwignię zmienić. Ja przejadę. Ty na most. A pierdziele. Nie, ja nie przejadę za głęboko. No głęboko właśnie, też się zastanawiałem. Uźwa, jakiś robol mi w gogach chodzi. Weź, wyjdź, człowieku. No pierdziele, ten most też taki, powiem, że... Stabilny? Stabilny, ale... Zaraz ocenię to swoją ręką. Chodź, bo tu... O kurde, faktycznie taki... Taki ło. A tu, przestrzegaj zasad, jesteś na terenie Parku Narodowego. Zakaz wjazdu konno, rowerem, autem, zakaz głośnego krzyczenia, zrywania. Wpadzić nie ma o motorach. To pewnie wracać, nie? A few moments later. Co, jedziesz tam? No. O Jezus Maria, ślisko. Kiedyś tęskniłem za jazdą w terenie. Kurco i miejscu. A śmiej się, tylko jedź. Ja pierdolę. Wybrałeś najgorszą drogę, jaką mogłeś sobie wybrać. Wiem. Ty! Buty mam czyste. Jaki gnój. Dawaj. Oj chuj, buty brudne. Marzę, żeby wjechać teraz na asfalt. Też tego chcę. Kończy się? No. Prowadzi tam chyba jeszcze dalej. Co? Chyba tam jeszcze dalej prowadzi. A, co się tam wrócić jakoś. Jak mogłaś ma kochana, bo jebać nie zaskana. Tam, gdzie słońce świeci, obych jedni małe dzieci. Tu se ten. Wymij se tą trawę. Okay. Trawę se wymyj. Jeszcze se dupę umyj i będzie dobrze. Motor bajki czyste, można powiedzieć. Wracamy do domu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jak się podobał, to fajnie, jak się nie podobał, to... No i co? No i do następnego, yo!